Lamy z Panamy mówią witamy, słuchajcie, dzisiaj 24 stycznia, dat jest sporo, także postaram się nie uciekać w jakieś dewagacje na temat wydarzeń historycznych, choć jedna, może dwie nawet mnie bardzo kuszą, no ale... Trzymajmy się fabuły. 24 stycznia w 1941 roku spiskowcy zamordowali cesarza rzymskiego, Kaligula, jego żonę Cezonię i córkę Julię Druzelę. Pamiętacie, ten spisek na życie Kaliguli poprzedzał wyniesienie na tron cesarza Klaudiusza, jego wuja czy też stryja, nie pamiętam dokładnie, no i to było początkiem dynastii tak zwanych cesarzów dobrych. E, przypominam o tym, bo kolejna data wiąże się z trzecim z kolei tak zwanym dobrym cesarzem, jednym z pięciu dobrych cesarzy, e, mianowicie w 24 stycznia roku 76 na świat przyszedł Hadrian, mecenas sztuki, no i trzeci z tych dobrych cesarzy. Zmarły w, 1300, w, 100, w 138 roku, przepraszam. Ciężko takie daty przechodzą, prawda? Hadrian tutaj przypominam, jedno z największych pamiątek na, wielki, na wyspach Wielkiej Brytanii, ówczesnego Albionu. Po Hadrianie, to ten słynny mur Hadriana. 24 stycznia 1507 roku. Zygmunt I stary został koronowany w katedrze na Wawelu na króla Polski. A 24 stycznia 1574 roku pierwszy polski król elekcyjny Henryk Walezy przekroczył granicę polską pod Międzyrzeczem, gdzie przywitał go biskup, ojej, biskup kujawski Stanisław Karnkowski. No, potem tam Walezy chyba też podobną drogę pokonał, kiedy z Polski uciekał. 24 stycznia 1587 roku w bitwie pod byczyną wojska polskie pod dowództwem Hetmana Jana Zamojskiego pokonały armię pretendującego do tronu polskiego arcyksięcia austriackiego Maksymiliana III Habsburga. Bitwa o tyle ciekawa, że po raz pierwszy podczas tej bitwy triumfowała polska huzaria. Po raz pierwszy debiutow debiutowała na polu walki wcześniej, ale po raz pierwszy to był taki znaczący triumf o bitwie pod Byczyną opowiadano w jakimś tam podkaściku także zapraszam, jeżeli macie ochotę zajrzeć i posłuchać, będzie mi przyjemnie 24 stycznia 1848 roku James Marshall znalazł złoto w Setters Mill pod Sacramento co rozpoczęło gorączkę złota w Kalifornii obok to chyba jedno z największych gorączek Złota na świecie i taka najgłośniejsza. W 1860 roku, 24 stycznia, francuski wynalazca pochodzenia belgijskiego, Etienne Lonaire, otrzymał patent na pierwszy użyteczny silnik spalinowy. To był silnik dwusuwowy, jednocylindrowy, pracujący na mieszance gazu miejskiego i powietrza o, 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 o oszałamiającej mocy 8,8 kW. 24 stycznia 1908 roku brytyjski wojskowy i pisarz Robert Baden-Powell założył młodzieżowy ruch skautingu. On wydał książkę Scouting dla chłopców, Scouting for Boy. No i, no i od tego czasu datuje się mniej więcej utworzenie tego ruchu, który rozpłynął się po całym świecie. Był protoplastą wszystkich tam ruchów harcerskich, pionierskich, jakichś szczeleckich. Także, także Robert Ben Powell tutaj położył niesamowite zasługi. 24 stycznia 1915 roku trwa I wojna światowa, no i tutaj znowu bitwa, w której wzięły udział legiony polskie, konkretnie druga brygada Legionów Polskich, bitwa pod Rafałową, w której Polacy pokonali z Kretesem Rosjan. 24 stycznia 1921 roku urodził się polski dziennikarz i podróżnik twórca tych wszystkich programów Pieprz i Wanilia i tak dalej, pamiętacie Tonego Halika prawda? Genialny o tutaj bym płynął, tutaj bym płynął ale nie ma na to czasu więc ograniczę się do tego, że Tony Halik no chyba największy jego wyczyn, wyczyn jego życia to było pokonanie samochodem Podczas dwuletniej, chyba nie pamiętam, podróży, ona przeszła do niemalże takiej legendy Ameryki, praktycznie od ziemi ognistej po Alaskę. Przejechał całą Amerykę. W trakcie tej podróży urodził się Ozana jego syn. No i tam całe mnóstwo innych, innych historii po drodze. Niesamowity człowiek, niesamowity dziennikarz, pisarz, filmowiec. Tak, tyle, tyle wstrzymuje się, bo o Haliku mogę opow rozmawiać, opowiadać godzinami. A tymczasem z 24 stycznia 1921 roku, czyli dokładnie w ten dzień, kiedy na świat przyszedł Tony Halik, urodził się też Tadeusz Zawacki, polski czyli instruktor harcerski podporucznik AK eee, utarło się, nazywać go jego pseudonimem, mówiono o nim Zośka. Zośka z kamieni na szaniec, i tak dalej. Wszyscy na pewno kojarzycie o kim mówię. Tadeusz Zawacki zmarł w wyniku odniesionych ran w 1943 roku. 24 stycznia 1935 roku w Newark w amerykańskim stanie New Jersey, Gottfried Krieger, brawnik kompany, wypuściła na rynek pierwsze piwo w puszce aluminiowej. To z historii tych wynalazków, które są niesamowicie ważne dla, dla rozwoju ludzkości, także nie omieszkałem o tym wspomnieć. 1945 rok w nocy z 24 na 25 stycznia niemieccy saperzy wysadzili w powietrze obiekty na terenie kwatery głównej Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu pod Kętrzynem. A w 1965 roku, 24 stycznia, zmarł Winston Churchill, brytyjski polityk, pisarz, historyk, premier Wielkiej Brytanii, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No pamiętacie, Churchilla to ten, co nas sprzedał w jałcie, nie? On urodził się w 1874 roku, no i tutaj taką swoistą ciekawostką jest to, że w tym samym dniu, czyli 24 stycznia, 60 lat wcześniej, w 1895 roku, zmarł Lord Randolph Churchill, również brytyjski polityk, no i ojciec Winstona, także pomarło im się w tym samym dniu, dzieliło te śmierci około 60 lat, prawda? 24 stycznia 1972 roku ukazał się pierwszy solowy album Michaela Jacksona: Got to be Tree. No i powiem wam, że chyba to ukazanie. Tego albumu, muzyka biegnąca z gramofonów i tak dalej spowodowała, że również 24 stycznia 1972 roku w dżungli na Guam został odnaleziony japoński żołnierz Sochi Yoki, ukrywający się tam od czasu wyzwolenia wyspy przez wojska amerykańskie w 1944 roku. Od 72 do 1944 roku siedział w szakach wywabiła go dopiero muzyka Michaela Jacksona. No i ostatnim niosem w dzisiejszym kurierze będzie 24 stycznia 2021 roku. Pożegnaliśmy niestety bardzo sympatyczną osobę, pana Marcelo Uderzo, francuskiego rysownika, autora komiksów, ojca jednego z ojców Asterixa i Obrixa. On urodził się w 1933 roku. No i to by były wszystkie wiadomości, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Niech moc Was nie opuszcza. Bądźcie zdrowi, uważajcie, żeby niebo nie zawaliło Wam się na głowy.